czcigodni, tak sobie myślę, kiedy czytam ten fragment, to widzę, że nasz Pan odchodząc nie pozostawia swoich naśladowców bez opieki, bez nadziei. Nakazuje wręcz uczniom, aby nie opuszczali Jerozolimy, aby wszyscy czekali na obiecanego właśnie Ducha Świętego. Obraz, jaki okazuje tutaj autor Dziejów Apostolskich, jawi się nam przede wszystkim jako modląca się wspólnota różnych ludzi złączonych właśnie w modlitwie, którzy byli jednomyślni i wytrwali. I z tego tekstu przebija się właściwie taki pierwszy aspekt. Po pierwsze, modlitwa. Modlitwa, przez którą wylane strumienie łaski Ducha Świętego otaczają wszystkich. I wreszcie moc Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha Poznania. Odnajdujemy właściwie w Piśmie Świętym bardzo wiele przykładów, które wskazują, że właśnie przez modlitwę, przez to oczekiwanie w modlitwie wydarzyło się bardzo wiele z takich zjawisk i cudów Bożych. Właśnie przez modlitwę i przez napełnienie Duchem Świętym. Po drugie, jednomyślność. Zwróćmy uwagę, że tam jest napisane, że razem z nimi były także Maria, Matka Jezusa i jego bracia i oni wszyscy modlili się wytrwale i jednomyślnie. Ta jednomyślność wspólnotowa, modlitewna, podczas oczekiwania, podczas modlitwy. Matka Pana, ta Boża Niewiasta, która wraz z innymi kobietami, uczestnikami jest prawdopodobnie swego rodzaju pewną inspiratorką takiej pokornej, oczekującej modlitwy w tej różnorodności. Kiedy obserwuję chrześcijan dzisiaj, niestety, to mam wrażenie, że jesteśmy samowystarczalni, na tyle elokwentni, mądrzy, inteligentni, z dużym bagażem doświadczeń, że właściwie to my sami nadajemy światu specjalny bieg. I najlepiej, gdybyśmy wszystko uczynili sami i jedynie poddali Panu Bogu ostatecznie dokument do akceptacji, ale na naszych warunkach. To dobrze, że mamy talenty, że mamy dary, że mamy nasze naturalne zdolności, ale bez modlitwy i bez napełnienia Duchem Świętym to wszystko naprawdę nie ma sensu. Paradoksalnie ktoś kiedyś powiedział, jestem tak zajęty służbą, pracą, misją, ewangelizacją w Kościele, że nie mam czasu się modlić. Brzmi to śmiesznie, ale z drugiej strony pokazuje pewną tragedię i słabość naszego polskiego chrześcijaństwa. Drodzy, kiedy przyglądam się temu fragmentowi Bożego Słowa, to być może także wy, kiedy przyglądacie się, być może odnajdziecie samych siebie. Być może przez pryzmat właśnie Bożego Słowa nasze troski zobaczymy w zupełnie innym świetle. Uczniowie wraz z Matką Pana, z Marią, czekali przecież na ożywiciela, pocieszyciela, na Ducha Bożego, który zawsze prowadzi do Chrystusa, do zbawienia. Oczekiwany Duch Święty nigdy nie prowadzi do autodestrukcji, do kłamstwa, ale prowadzi przede wszystkim do Boga żywego. Na przestrzeni wieków wszystkie wielkie powroty do Boga, wielkie przebudzenia duchowe, nawrócenia zawsze były poprzedzone gorącą modlitwą, wspólnotową i indywidualną. Przyglądając się naszej polskiej rzeczywistości duchowej, chrześcijańskiej, właściwie odnoszę takie wrażenie, że powinniśmy odkryć po raz kolejny ten największy oręż naszego życia z Bogiem, właśnie modlitwę. Ten dzisiejszy fragment ukazujący uczniów oraz Bożą Niewiastę Marię wraz z innymi uczestnikami jest dla nas swego rodzaju pewnym przykładem właściwie wykorzystania tegoż oczekiwania właśnie w modlitwie. Oczekując, modlimy się z wiarą, tak aby Duch Święty przeobraził nasze gnuśne, ospałe, zobojętniałe, często skłócone serca do realnego działania dla Boga i dla bliźnich. Amen.